Poradnik dla kobiet, jak znaleźć partnera na Tinderze. Dzień dobry, wiem, że się witam z Wami po przerwie, ale żeby tych przerw nie było, bardzo Was proszę, żebyście zaobserwowali mój podcast, żebyście zaobserwowali mój kanał, żebyście zostawili ocenę oraz żebyście zostawili komentarz. Ja wiem, że dla Was to jest sekunda, ale dla mnie bardzo dużo, z tego względu, że dzięki tym komentarzom, dzięki tym obserwacjom, dzięki tym ocenom, mój profil, mój kanał, mój podcast się rozwija i wtedy mój algorytm też jest bardziej łaskawy, w sensie algorytm jest bardziej łaskawy dla mnie, także bardzo Was o to proszę. Ale zacznijmy od podstaw. Dlaczego taki temat odcinka? Ponieważ ja jakiś czas temu pojechałam do Warszawy do mojej kumpeli i ona tak mi trochę mówi, a tutaj z tym Tinderem, ci faceci nie piszą, a jak piszą to jakieś takie głupie rzeczy, nie mogę sobie nikogo na tym Tinderze znaleźć, poznać i ja w ogóle nie wiem, czy ja mogę o tej historii opowiedzieć. Mam nadzieję, że tak nie, będzie bez imion, obiecuję, ale trochę mnie to zainspirowało. Ja tak do niej mówię, ty, stara. Dawaj ten telefon. Ja na jutro ci umówię 3 randki. Ponieważ dla mnie pisanie na Tinderze jest dość oczywiste. W sensie było wtedy, kiedy z niego korzystam. Korzystanie z Tindera było dla mnie dość oczywiste. Pisanie do tych facetów było dla mnie też dość oczywiste. Sposób w ogóle prowadzenia tej rozmowy z nimi był dla mnie dość oczywisty, był dla mnie normalny. I dlatego mnie też to zdziwiło, że wiele kobiet nie wie, jak pisać z facetami. Jak w ogóle z nimi rozmawiać tak, żeby może ich poznać? Ja osobiście jestem przeogromną fanką tego zjawiska, czyli poznawania ludzi, tworzenia związków, relacji w 21 wieku, z tego względu, że nigdy nie było tak łatwo, a zarazem tak trudno zbudować relacji. Ponieważ możliwości mamy mnóstwo, ale to wykonanie nie do końca jest fajne, nie do końca jest dobre. I jeżeli sama masz ten problem, czyli poznajesz facetów, którzy są mało interesujący, albo nie możesz poznać kogoś, z kim zaczniesz budować tą relację, albo w ogóle nie możesz poznać kogoś, kto pasuje Twoim potrzebom, pasuje Twojemu światopoglądowi, bo ogólnie Ci pasuje, to myślę, że ten film właśnie jest dla Ciebie. Ogólnie to bardzo spontanicznie wyszło, jeżeli chodzi o to moje korzystanie z Tindera mojej kumpeli. Ja jestem w związku, ja korzystałam z niego tylko po to, żeby jej pokazać, jak można napisać tak niestandardowo do faceta, żeby on się zainteresował. Ja do niej mówię, stara, na jutro 3 randki Cię umówię. Tylko w jakich godzinach jesteś wolna. I ten film ma za zadanie sprawić, żebyście Wy miały tak samo. Żebyście też mogły się umówić na te randki. Także pierwsza rzecz. Wasz profil. To jest totalny must have. Wasz profil musi być interesujący dla potencjalnego matcha, dla potencjalnej osoby, z którą pójdziecie na randkę. To jest oczywiste. Ja chciałabym powiedzieć, ja naprawdę bym chciała powiedzieć, że Tinder nie bazuje na tym, co widzimy. Że Tinder w ogóle nie jest powierzchowny, ale niestety tak jest. Tinder jest mega powierzchowny. To jest aplikacja, która bazuje na pierwszym wrażeniu. Dlatego zróbmy fajne te pierwsze wrażenie. I ja nie mówię o tym, żebyście się prężyły i w ogóle nie wiadomo, co robiły na tych zdjęciach. Bardziej chodzi o to, żebyście na tych zdjęciach pokazały, kim jesteście. Żeby te zdjęcia były ładne, żeby te zdjęcia były spójne z Wami. Nie wyobrażam sobie, żeby tam były jakieś, nie wiem, zdjęcia w bieliźnie, bo to jest też bardzo fajny przykład. Kiedyś rozmawiałam z taką dziewczyną, która jest, no naprawdę jest turbo piękna, w sensie jest naprawdę turbo ładna. I taką miałyśmy trochę rozmowę, że każdy mężczyzna traktuje ją przedmiotowo, którego poznaje właśnie na aplikacji randkowej. I ja tak mówię do niej, a weź pokaż tego Tindera. I ja totalnie to zrozumiałam. Jeżeli na samym początku pierwsze, co pokazujesz na swoim profilu, to swoje ciało, nie masz opisu, masz tylko Instagrama, to dla takiej prostej głowy męskiej to jest oczywiste, że jedyne, co masz do zaoferowania, to swoje ciało. To jest przykre. Ja wiem, że to jest przykre, bo to jest mądra, fajna, życzliwa dziewczyna, która mogłaby uszczęśliwić niejednego mężczyznę. Tylko że od razu daje wszystko na tacy, gwarantuje tak jakby swoje piękne ciało, zamiast zagwarantować najpierw to, jaką osobą jest. Bo to prawda, my się zakochujemy oczami, mężczyźni myślą oczami, mężczyźni zakochują się oczami, to prawda.
Ale to nie znaczy, że mężczyzna zakochuje się w każdej pierwszej co zobaczonej kobiecie na ulicy. Mężczyźni zakochują się w naszej osobowości. I nie dajcie sobie wmówić, jak ktoś mówi, nie, dupa i cycki. Żadna dupa i cycki. Tak jakby osobowość jest najważniejsza w momencie, kiedy chcemy budować relacje. Ale wracając, te fotki mają pokazać, jaką osobą jesteś. Ja jak korzystam z Tindera, to wiem, że na pewno miałam jedną fotkę buzi. Miałam na pewno jedną fotkę takiego całego swojego ciała, żeby... W sensie ciała, no ubrana byłam. Ale chciałam im pokazać, że jeżeli się ze mną spotkają, to jak coś, to ja jestem płaska z przodu i płaska z tyłu. I na pewno miałam jakieś takie dwa zdjęcia, które mi się podobały i zdjęcie Bibi. Bibi to jest mój jamnik. To jest Bibi. Bibi jest super. I po prostu chciałam bardzo mocno gdzieś tam pokazać, jak wyglądam naprawdę. Moje zdjęcia nie były przerabiane. Jeżeli komuś się nie podobam naturalnie, to... Pa! A jeżeli chodzi o opis, i tu jest kontrowersyjna, mam wrażenie, że to jest strasznie kontrowersyjny temat, jeżeli chodzi o opis. Bo ja wyznaję zasadę, oczywiście to jest moje, tylko i wyłącznie moje zdanie, ale brak opisu, to dla mnie to jest taki trochę od razu, dla mnie to jest taka informacja, że ta osoba nawet nie chce się postarać, żeby mnie do siebie tak jakby przyciągnąć, żeby zainteresować mnie swoją osobą. I ogólnie uważam, że dodawanie Instagrama na Tindera, i to niezależnie czy to jest facet, czy to jest kobieta, to jest coś takiego, co robią atencjusze. To jest dla mnie strasznie atencyjne. Jeżeli ktoś dodaje tylko w opisie swój link do Instagrama albo nie wiem w sumie co do OnlyFansa. Nie wiem, mężczyźni wiem, że też wstawiają czasami linki do OnlyFansa albo tam jakieś Buy Me a Coffee czy coś. Także uważam, że to jest słabe. Tak jakby, jeżeli naprawdę na tej aplikacji szukasz miłości albo szukasz kogoś, z kim mógłbyś zacząć budować relacje, to napisz coś o sobie. 5 zdań. Uważam, że 5 zdań to jest tak jakby optymalna ilość tekstu, w którym powinnaś się zmieścić i powinnaś tak jakby zawrzeć najważniejsze informacje na twój temat. Ja na przykład na swoim Tinderze, poczekajcie, zaraz wam to sprawdzę, bo aż sobie to zapisałam. Ja na swoim Tinderze miałam... ja na swoim Tinderze miałam bardzo zaczepialny w ogóle opis. Taki sens naprawdę był bardzo zaczepialny, ale to z tego względu, że ja jak korzystam z Tindera, ja raczej nie wierzyłam, że poznam miłość mojego życia i... Raczej byłam skupiona na tym, żeby też trochę poznać percepcję mężczyzn, żeby poznać ich stanowisko na różny temat. Ja też dużo rozmawiałam z tymi facetami, żeby trochę może takie badania społeczne zrobić. No taki trochę może eksperyment społeczny to był, ale nie ukrywam, ja byłam na fajnych randkach, ja fajnie spędziłam czas, ja robiłam fajną selekcję. Do tego przejdziemy dalej, ale ja na Tinderze, wiecie jaki miałam opis? Oni wariowali, jak oni czytali ten opis. Nie sądziłam, że kiedykolwiek założę Tindera, ale szukam kontentu. Jestem dość specyficzna, zakładam, że ci się nie spodobam. Oni wariowali po tym tekście. Nagrywam podcast i buduję społeczność stworzoną dla kobiet. I po prostu mężczyźni, jak to czytali, to oni mieli takie... Boże. W końcu jakaś dziewczyna, która nie jest podróżniczką z Instagrama, czyli jedzie do Torunia i robi sobie 3000 fotek, albo do Gdańska i robi 3000 fotek, i nie jest to kolejna laska, która siedzi tylko i ogląda seriale. I żeby to nie zabrzmiało źle, podróże, seriale, każdy to robi. Ja też to robię. Ja też sobie lubię obejrzeć, teraz, to, słuchajcie, teraz jest taki zajebisty serial. Na Netflixie, on jest turecki, ale jest zajebisty. Dziękuję, następny. Zajebisty serial. Ja wciągnięta. Powiem wam szczerze, że gdyby nie moja silna wola, to zamiast nagrywać ten podcast, ja bym oglądała ten serial, bo jest naprawdę zajebisty, ale no niestety, praca. W sensie, no niestety, no praca. Później sobie go obejrzę albo jutro. Więc chodzi o to, że ci mężczyźni trochę wariowali, bo oni wiedzieli, że mają do czynienia z kimś. Że ja będę osobą, która będzie... godnym rozmówcą, godnym przeciwnikiem, bo ja zawsze wychodziłam gdzieś tam z takim kontratakiem. Ja też często pisałam pierwsza do facetów, jeżeli zdążyłam, ale jeżeli zdążyłam, to często mi się zdarzało na przykład do kogoś napisać i ja tak aktywnie z tymi ludźmi po prostu rozmawiałam, bo to też było oczywiście dla mnie content, dla mnie też jakaś wartość, dla mnie też jakaś forma
nie wiem, poznania, zrozumienia przeciwnej płci. Co prawda może byłam na 5-6 randkach z Tindera, ale uważam, że to i tak był zajebiście spędzony czas na tym, żeby trochę eksplorować właśnie to męskie grono. Ale oni wiedzieli, że będą rozmawiać z kimś. Oni wiedzieli, że ja jestem jakaś. Bo naprawdę bardzo dużo kobiet na Tinderze wydaje się turbo nijakich. Bo one mają w opisie to samo, albo nie mają opisu, albo jest Instagram w opisie, albo po prostu mają fotki, które są przerobione, przefiltrowane. I tak jakby... To jest trochę jak rozmawianie z czatem GPT, bo ja też często się z tym spotykam, że mężczyźni mówią, że piszą na Tinderze z czatem GPT. Bo po prostu rozmowa, przeprowadzenie tej rozmowy jest mega trudne. I ja nie chcę w żaden sposób na was naskakiwać, na ciebie naskakiwać. Nie chcę tego robić, bo... A może trzeba? Nie, no nie trzeba. Bo po prostu uważam, że nas w szkole nie uczono tego, jak rozmawiać, jak budować relacje, jak na dobrą sprawę mamy budować dobre relacje, co jest złe, co jest dobre. Tak jakby nie uczono nas tego, ale wiem, że na pewno mi wyliczysz pole trapezu, bo tego uczono, co roku uczono pola trapezu, ale nie uczono jak budować relacje, nie uczono jak odróżniać socjopatów od normalnych ludzi. A uważam, że to jest naprawdę wiedza must have, ponieważ my musimy umieć, musimy potrafić budować relacje. Bardzo fajna książka była... Jezu, ja nie pamiętam, chyba Paul Carnegie? Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. To jest bardzo dobra książka na temat budowania relacji, na temat budowania przyjaźni, związków, relacji biznesowych. To jest świetna książka, polecam ją każdemu. Ja ją przeczytałam chyba już z 2 albo z 3 razy i przesłuchałam ją na e-booku. Polecam. I podsumowując ten pierwszy punkt, ja myślę, że każda z was ma coś fajnego do zaoferowania. Uważam, że jeżeli byście się trochę skupiły i pomyślały na temat tego, kim jesteście, to udałoby wam się stworzyć naprawdę fajny opis na Tinderze. I uważam więcej. Uważam, że naprawdę czasami kwestie, które są przez was pomijane, mogą być turbo fajne dla tej drugiej strony. Jeżeli jesteś fanką, nie wiem, chodzenia po lumpeksach, albo jeżeli jesteś fanką grania w gry, albo uwielbiasz chodzić na spacery i rozmyślać o swoim życiu, to tak jakby to są serio interesujące rzeczy dla tej drugiej strony, jeżeli nie jest zaburzona oczywiście, ale to są naprawdę fajne tematy, to są fajne zainteresowania i to są fajne kwestie, które można poruszyć w tym opisie na Tinderze. Warto mieć ten opis, bo to jest od razu też taka informacja dla tej drugiej strony. Daje coś od siebie. Nie bójcie się mówić o tym, że macie na coś zajawkę. Niezależnie od tego, czy to jest wspinaczka, czy to jest zbieranie znaczków, czy jest to, nie wiem, kolekcjonowanie gumek scrunchy. Nie wiem. Nie wiem, jakie są wasze zajawki. Ale wiem jedno. Świadomość tego, kim jesteście, jest turbo sexy. Naprawdę, dziewczyny. Świadomość tego, kim jesteście, jest turbo sexy. I jeżeli potraficie siebie opisać, jeżeli potraficie wymienić swoje dobre cechy, to jesteśmy w domu. Bo to jest bardzo dobra umiejętność. I mam dla was zadanie, zróbcie test. Opiszcie siebie w 5 zdaniach. Nawet jeżeli oglądacie sobie ten film tylko i wyłącznie z sympatii do mnie, to i tak zróbcie sobie ten test. Opiszcie siebie w 5 zdaniach. Zobaczycie, że to będzie dosyć trudne zadanie, jeżeli będziecie chciały się opisać w sposób pozytywny. Będzie wymagało pewnie chwilę czasu, ale warto. Naprawdę warto. 2. Selekcja. Dziewczyny, zacznijcie selekcjonować tych facetów. Oni robią to samo. Oni też was selekcjonują. Naprawdę zacznijcie, błagam was, zacznijcie wybierać facetów, którzy rezonują z wami, których zdjęcia wam się podobają, którzy wam się podobają, a nie dajecie szansę każdemu i mówicie, może go zmienię. Może się zmieni, może będzie fajny. Dobra, może ma fajny charakter. No nie. Stara, nie. Ja dawałam 1 lajka dziennie, jak korzystałam z aplikacji. Max 2. I to jak byłam w mieście na przykład dużym. Ja nie korzystałam z Tindera na zasadzie, a lecimy wszystkim, dajemy lajeczki, zobaczymy kto będzie. Nie.
Ty nie idziesz na ilość, ty idziesz na jakość. Ty tam nie idziesz poznać miliona facetów, ty idziesz tam poznać jednego faceta. Bo z jedną osobą się buduje relacja. Chyba, że jesteś poliamoryczna, to ja się w to nie wtrącam. Ale jeżeli chodzi o mnie, ja naprawdę dawałam lajka tylko osobie, która mi się podobała. Ja dawałam tylko lajki wtedy, kiedy naprawdę ktoś ze mną rezonował. Ja już na tym pierwszym etapie poznawania osób na Tinderze, czyli oglądając ich profil, ja podejmowałam decyzję, czy ja chcę się z tą osobą dogadać, czy nie chcę się z tą osobą dogadać. I teraz każda osoba, która powie, no dobra, ale to ty. No dobra, ale ja znalazłam tego partnera. A ty oglądasz ten film po to, żeby chyba też go znaleźć, prawda? Także jeżeli naprawdę chcecie zbudować fajną relację, to idźcie na jakość, nie na ilość. Naprawdę możesz przez 2 tygodnie komuś nie dać lajka, a wchodzić cały czas na tą aplikację. Tutaj chodzi o to, żeby ta osoba rezonowała z tobą. Odrzucajcie wszystkich facetów, którzy mają napisane, że są nastawieni na FWB, na jakieś onsy, BDSM-y i inne, chille Netflixy. Odrzucajcie tych facetów, bo to są dzieci. To nie są faceci, to są dzieci. Tak samo odrzucajcie każdego faceta, który nie ma zdjęcia, który ma, nie wiem, zdjęcie fury albo zdjęcie siebie z kierownicą auta. Zazwyczaj faceci, którzy mają zdjęcie. Ja pamiętam do dziś historię, jak facet na Tinderze miał zdjęcie z takiego naprawdę nowego brabusa. Takiego brabusik przepiękny. Przepiękny. G-klaska. Taka wielka. I jak ja to zobaczyłam, ja mówię... fajnie. I później wyszło, jakoś rozmawiałam później z dziewczynami i opowiadam właśnie o tym typie i mówię, Boże, co za faceci teraz są na tym Tinderze. I pamiętam, że dziewczyny mi mówiły, stara, to wypożyczone i to jeszcze wypożyczone przez kolegę. Słuchajcie, to była historia tego rodzaju, że chłopaczki sobie wynajęli furę tam na, nie wiem, na 24 godziny, nie wiem, na ile się wynajmuje samochody. No ale wynajęli chyba tam na ten najmniejszy okres czasu, jeździli tymi furami, robili sobie w nich zdjęcia i później, wiecie, wyrywali laski na to, że o, mam brabusa, tak jakby stary. To jest cena mieszkania w jakimś dużym mieście za ten samochód, a ty masz 17 lat, czy tam wiecie 18, no ale już abstrahując. Chodzi mi o to, że nie ufajcie takim facetom, którzy mają zdjęcie w furze i ale jestem bogaty. Tak jakby, jeżeli ktoś... Pieniądze lubią ciszę. Kolejna rzecz. Odrzucajcie wszystkich facetów, którzy w pierwszej wiadomości piszą, spotkajmy się. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli napisał do ciebie tą wiadomość, to również napisał tą wiadomość do 50 innych lasek, które dały mu też w prawo. Dlaczego? Bo tak to działa. Bo dla nich Tinder to nie jest aplikacja do poznania ludzi. Aplikacja Tinder dla nich jest sportem. Gdyby były zawody z tinderowania, ten typ mężczyzny stałby na podium, bo oni zbierają kobiety. Odrzucaj facetów, którzy rzucają chamskie żarty, odrzucaj facetów, którzy przestają się odzywać, którzy cię ghostują. Odrzucaj tych facetów. Po prostu pozwól sobie na to, żeby ich odrzucić. Tak jakby nieodłącznym elementem posiadania jest strata. Może to jest banalne, ale to prawda. Jeżeli coś masz, to możesz to stracić. Także naucz się tracić ludzi. To jest okej. To jest okej, że jakiegoś Tindera straciłaś, z którym pisałaś 2 dni. Nie przejmuj się tym. Tak jakby to się dzieje. Obecnie jest tak łatwo poznać kogoś i obecnie jest tak łatwo kogoś stracić, bo on cię usunie po prostu i to jest normalne. I dodatkowo odpuszczaj sobie też tych facetów, którzy od razu chcą przychodzić na IG. Bo oni nie korzystają z tej aplikacji, bo oni są od wczoraj na tej aplikacji. To jest kurwa, no, najczęstsza wymówka. Ja od wczoraj na tutaj jestem. Chuj tam, że już 3 lata temu go widziałaś i wiesz, że po dziś dzień jest na tym Tinderze, ale on od wczoraj jest na tej aplikacji. I mnie zawsze to śmieszy, że faceci mówią, że oni są akurat od wczoraj, ale o co mi chodzi? Ci faceci, którzy od razu chcą przychodzić na aplikację, to są zbieracze. To nie są mężczyźni, którzy będą się z tobą kontaktować, tylko to są po prostu zbieracze. Czyli to są mężczyźni, jak kiedyś, tam nie wiem, lata 80., 90., faceci mówili na siłowniach, w szatniach, o,
uwiodłem tą, byłem z tamtą, miałem tamtą, przechwalali się, kogo to nie mieli w łóżku, to ci mężczyźni są na tyle próżni, że im wystarczy sam fakt posiadania ciebie na tym Instagramie jako potencjalnej może kobiety, która chciałaby z nimi pójść do łóżka. Bo oni tak myślą. Oni myślą tak bardzo prymitywnie. To jest taki bardzo prymitywny typ zbieracza, który po prostu zbiera atencję. Nienawidzę tego typu ludzi. Tego typu ludzi, który ma zaobserwowane 600 kobiet. Tylko. I prawdopodobnie większości z nich to nawet nie pamięta, w ogóle za bardzo nie zamienił z nimi słowa. Także odrzucamy takich też instagramowych zbieraczy. 4. Stara. Nie bój się pisać pierwsza. Nie bój się pisać pierwsza. Ja nie rozumiem tych kobiet, które piszą na forach. Ja nie wiem. Ja nie wiem. On pierwszy napisał na Tinderze. Później następnego dnia znowu napisał pierwszy. Później znowu mi coś wysłał i popisaliśmy. No i kolejnego dnia byliśmy na randce. Po randce napisał do mnie, że bardzo dziękuję za spotkanie, ale kolejnego dnia się nie odezwał. Czy ja powinnam napisać? Stara. No, jasne, że tak. Tak jakby czemu masz tego nie napisać? Tak jakby to nie są oświadczyny. To jest napisanie pierwszej do chłopa. To jest normalne. I wydaje mi się, że właśnie to, co bardzo mocno pomagało mi w budowaniu, w poznawaniu ludzi, w budowaniu relacji, to jest to, że ja się nie zastanawiam nad takimi rzeczami. Tak jakby nie odpiszę, to trudno. Stwierdzi, że jestem nachalna. Jeżeli po pierwszym razie, jak napiszę, stwierdzi, że jestem nachalna, to z nim jest problem, nie ze mną. Ale ja tego w ogóle w żaden sposób nie rozkładałam na części pierwsze. Tak jakby mam ochotę napisać, to piszę. Pamiętam, nawet jeszcze jakiś czas temu sprawdzałam konwersację z moim obecnym chłopakiem, partnerem. Nie lubię mówić na niego partner, wolę chłopak. Tak jak siedzimy tutaj sobie same i gadamy, to wolę określenie chłopak. Jak ostatnio tak sprawdzałam sobie nasze wiadomości, no to tak, on do mnie napisał pierwszy na Tinderze, on do mnie napisał pierwszy na Instagramie, ale pamiętam, że był taki jakiś przestój i tak miałam fajny chłopak, napiszę do niego też coś. I tam jakąś głupotę napisałam. W ogóle przez naszą całą relację, a my jesteśmy zaraz rok razem, ani razu żadne z nas nie napisało co tam. Tam czasami jak jesteśmy na odległość, to napiszę mi, jak się długo nie odzywam, co robisz. To sobie takie rzeczy piszę, ale to też jest trochę nasz taki żart wewnętrzny. Ale zawsze było tak, że jak pisaliśmy ze sobą, to zaczynaliśmy rozmowę od jakiegoś takiego zarzucenia tematem. Bo ogólnie to jest mój największy język miłości i to jest moje takie największe pragnienie, jeżeli chodzi o bycie w związku, że mi zależało na osobie, z którą mogę rozmawiać. Na osobie, z którą mogę się wymieniać myślami, mi marzyła się osoba, z którą rozmowa płynie. I właśnie tak jest tutaj. Z Przemkiem ta rozmowa płynie po prostu. I dlatego uważam, że pisanie, ten początkowy etap, to jest nic zobowiązującego. Ty możesz napisać pierwsza, możesz wysłać mema, możesz wysłać mu zdjęcie. Hehe. Piję soczek. Nie, no nie wysyłajcie tego, ale chodzi mi o to, że to nie jest istotne, co to będzie za wiadomość. Jeżeli to jest ta osoba, jeżeli to jest osoba, z którą jest potencjał na budowanie relacji, to ty się nie będziesz musiała zastanawiać, co ty masz napisać, jak ty masz się odezwać, jaką emotkę użyć. Ja pamiętam największą moją głupotę, przyznam wam się do tego, przyznam wam się do tego, to jest strasznie głupie, ale podobał mi się kiedyś chłopak i ten chłopak był trochę moim takim crushem z liceum i nas zmaczywało na Tinderze. I ja do niego napisałam pierwsza, też jakąś taką turbogłupotę. Nie pamiętam już akurat co. I pamiętam, że właśnie on tak się odezwał i mówi: pamiętam, co do niego napisałam. Wszystkie dziewczyny się w tobie kochały w szkole. To do niego napisałam. No, to właśnie to do niego napisałam. I ja pamiętam, że on mi napisał, że w ogóle to było najfajniejsze zagadanie do kogoś, jaki w ogóle widział. Że raczej dziewczyny jak piszą pierwsze, to piszą hej, albo emotkę, albo coś takiego randomowego. My się akurat tutaj znaliśmy, to znaczy ja go kojarzyłam, on mnie nie kojarzył. A nawet jakby kojarzył, to ja się tak się zmieniłam o 100%, więc raczej tam
raczej by tam nie mógł za bardzo tego skojarzyć. No ale generalnie wyszło tak, że on mi się bardzo podobał i mówię, no taki trochę achievement z moich czasów dziecięcych. Achievement z czasów dziecięcych, co to kurwa tutaj jest? No ale chodzi mi po prostu o to, że podobał mi się, ale w ogóle gadka się nie kleiła. I ja pamiętam, jak taka moja znajoma ówcześnie mówi, dobra, ja będę z nim pisać i zobaczysz. I to taka była fizyka kwantowa, co do niego odpisać. A ja, baba, 24 czy tam 25 lat, chyba 24, ja się musiałam zastanawiać, co ja mam w ogóle napisać do chłopa. Ja tak sobie myślę, to nie tak ma wyglądać, to nie powinno tak wyglądać. I później tak sobie miałam takie porównanie, jak poznałam Przema i te nasze rozmowy były od razu takie, że tam nie było trzeba się zastanawiać, my po prostu jak ziomki pisaliśmy i to było fajne akurat. Ja oczywiście jakieś takie stulejarskie teksty czasami wrzucałam, bo ja po prostu, ja nie wytrzymam, jak jakiegoś głupiego żartu nie rzucę, prywatnie oczywiście. To z tamtym chłopem no po prostu się nie mogłam dogadać. Ja mam wrażenie, że rozmowa z nim sprawia, że ja mi się czoło poci od wysiłku. Naprawdę, tak jak wy nie rezonujecie z tymi ludźmi, to nie warto. Ja już to mówiłam wielokrotnie, nie udawajcie tych niezależnych, zapracowanych, księżniczkowatych euglen, którym korona z głowy spadnie, jak napiszą pierwsze. Tak jakby pisanie pierwsze jest okej, to jest totalnie w ogóle bez żadnego zobowiązania, jeżeli pierwsza napiszesz. Nie bój się pisać pierwsza, nie zrażaj się, jak pierwsza wiadomość zostanie zignorowana, będzie kolejny facet. Tak jakby tego kwiatu jest pół światu, jak to mawiały nasze babcie. I 5. Nie traktuj tego tak poważnie, póki to nie jest poważne. I możecie teraz sobie pomyśleć, ale jak to? Mówię, tak to. Dziewczyny, jeżeli poszłyście na jedną randkę, to wy nie możecie planować z tym Czarkiem, Markiem, bądź innym Arkiem chaty, po której będzie biegał wasz golden retriever i wychodził przez okno balkonowe na taras, który jest u podnóży długo rozciągającego się trawnika z zieloną, piękną trawą, na którym bawią się wasze dzieci, Amelia i Stanisław. I po prostu wy nie możecie tego robić po pierwszej randce. Serio, ogarnijcie się. Coś takiego po pierwszej randce? Naprawdę? Nie wiem, czy widzicie moje zażenowanie. Czoło mi się nie rusza, ale jakby mi się ruszało, to bym naprawdę miała bardzo zniesmaczoną minę. Dziewczyny, póki to nie jest poważne, nie traktujcie tego na poważnie. Bo na dobrą sprawę, może jesteście w konkursie. Chuj wie, czy tak jakby on nie pisze tego samego do 10 lasek. Jeżeli chłop był dla ciebie miły, jeżeli chłop ci powiedział, żebyś na siebie uważała, jeżeli chłop zabrał cię na randkę, zorganizował tą randkę, okej, fajnie, to miłe, dziękuję. Ale ty nie pozwalaj na to, żeby twoja głowa przejmowała już w ogóle twoje wszystkie aspekty życia, bo ty już będziesz planowała życie pod tego człowieka. Nie zmieniaj swoich planów, nie generuj, nie wiem, dodatkowych kosztów, kupując sobie kolejną sukienkę na to spotkanie, bo ty musisz być super mega odpicowana, a... Ja wiem, że tak kobiety robią, bo ja sama tak robiłam. Że jak na przykład szłam z kimś na randkę i ta osoba mi się mega podobała, to ja sobie kompletowałam nowy outfit. A nie było mnie wtedy na to stać. I teraz żałuję. Po prostu uważam, że nie możesz zakochiwać się w pierwszej, lepszej osobie, która wobec ciebie jest życzliwa, która wobec ciebie jest miła. Daj temu czas się rozwinąć, pozwól sobie na to, żeby tą osobę poznać i niech ta osoba też pozna ciebie. I ostatni punkt, i to jest punkt już taki bardziej ode mnie, jeżeli chodzi o Tindera. Taka, powiedzmy, że trochę może mój apel do was. Wy jesteście ludźmi. Wy nie jesteście niezniszczalne. I bardzo łatwo jest wyrządzić kobiecie krzywdę. Dlatego bądźcie ostrożne, nie pozwalajcie sobie na to, żeby chłop, nie wiem, wszedł do waszego mieszkania, nie wchodźcie do chłopa do mieszkania, bo wy naprawdę nie wiecie, co to jest za człowiek. To jest internet, a w internecie można powiedzieć wszystko. Można
bardzo mocno człowieka zmanipulować. Ja znam ludzi, którzy są w związkach i są manipulowani w naprawdę bestialski sposób. A co to już mówić o osobie, która was nie zna, która was będzie pierwszy raz na oczy widziała. Nie dajcie siebie zmanipulować. Nie dajcie sobie wejść na głowę. Uwierzcie mi, że to jest przykre. Ale tak łatwo, jak można nawiązać relację, tak łatwo można ją zakończyć. I zacząć kolejną. I skończyć kolejną. I zacząć jeszcze inną. I skończyć tamtą inną. I zacząć jeszcze inną. I powiem wam szczerze, że osoby, które chcą znaleźć związek, relację, prędzej czy później znajdą tą relację. Tylko tutaj chodzi też o zaangażowanie. Tutaj też chodzi o to, żeby dać siebie poznać. Tutaj chodzi też o to, żeby zdjąć czasami tą koronę i też napisać pierwszej. I ja mam tam naprawdę zajebisty przykład, bo swój przykład. Ja mojego Przema poznałam na Tinderze. Wy pewnie znacie już tą historię, jak opowiadałam o Tinderze Premium, o tym wszystkim. Ale jak my się poznaliśmy, to żadne z nas nie miało oczekiwań. To żadne z nas, on mi się podobał oczywiście. Ja mu się też podobałam, jak się później dowiedziałam, bo to też jest taki fun fact, że na naszym drugim spotkaniu, które było trochę przedłużonym spotkaniem, bo trwało 3 dni, ale spokojnie, grzecznie, to żadne z nas, w sensie ja myślałam, że my kumple. Ja myślałam, że my ziomki. Bo to wszystko bardzo tak ziomkowo przebiegało. I to przebiegało w najwyższej kulturze wobec mnie, wobec tego, że jestem kobietą, że się poznajemy dopiero, więc ja niesamowicie to szanuję. Ale chodzi mi o to, że my się świetnie dogadywaliśmy jako przyjaciele, jako znajomi. Obecnie on jest moim najlepszym przyjacielem. To jest osoba, o której pierwszej pomyślę, jak wstanę, jak idę spać. Jeżeli coś się wydarzy przyjemnego bądź niefajnego w moim życiu, to jest pierwszym powiernikiem właśnie tej historii. Ale chodzi mi o to, że to płynęło. Ta relacja płynęła od samego początku. Tam nie było gier. To jest jedyna relacja w moim życiu, jedyna znajomość w moim życiu, taka z mężczyzną, która nie jest wymuszona, w której się nie starałam, żeby komuś zaimponować tym, kim jestem, albo żeby kogoś udawać. I uważam, że to jest właśnie najlepsza relacja też, bo ja nie udawałam nikogo. Ja od samego początku byłam sobą i ja naprawdę jestem sobą. To jest pierwsza osoba, przy której naprawdę czuję się sobą, przy której nie muszę udawać, przy której wiem, że nie muszę się pomalować, żeby dobrze się czuć. Oczywiście ja się maluję, bo ja lubię, bo w sumie codziennie są nagrywki, bo coś, ale wiem, że jak byłam ostatnio przeziębiona, albo bolał mi brzuszek, albo coś, to ja wiem, że nie było... Czemu się nie umalowałaś? Bo mi się kurwa nie chciało, no bo dlatego się nie umalowałam. Ale nie było tego. Tak jakby... To jest naprawdę, cieszę się, że zaczęłam relację oczywiście od fajnego fundamentu, takiego romantycznego, ale też jesteśmy swoimi przyjaciółmi, więc to jest chyba taka też rada ode mnie, że jeżeli nie będziesz musiała udawać, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze, żeby poznać miłość swojego życia. No, dziewczyny, bardzo dziękuję za to, że przesłuchałyście ten odcinek. Jest mi niezmiernie miło, że wróciłam po tej przerwie i ja mam wrażenie, że po każdej przerwie jak wracam, to mam takie, ja pierdolę, ale to fajne, bo jest to fajne, lubię to robić. Ale nie ukrywam, żeby też dodawać częściej te filmy. Potrzebuję więcej motywacji z waszej strony, czyli właśnie komentarzy, czyli właśnie ocen, subskrypcji, waszych też może pomysłów, waszych historii, bo chcę zrobić trochę czytanie historii. Zależy mi na tym, żeby nagrać właśnie jakieś czytanie historii waszych, bo ja mam wrażenie, że wasze historie to jest często radioaktywna plejada po prostu patologii, a ja lubię patologię w jakimś tam stopniu, jeżeli o niej czytam. Także bardzo wam dziękuję za dzisiaj i całuję za łzy. Pa!